Witam serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo zapraszamy we dwójkę, bo takie szybkie słowo wstępu. Z Pauliną robiliśmy jakiś czas temu taki projekt, gdzie mówiliśmy właśnie o rolach i Paulina to trzeba mi różne role tłumaczyć, jak rola w ogóle wygląda, czym jest, z czego się składa i myślałem, że mózg mi eksploduje. No i to jest doskonała okazja właśnie, żeby zaprosić Paulinę, żeby powiedziała o roli wizjonera w organizacji, zwłaszcza w organizacji turkusowej. Bo jest to rola szczególnie istotna. No i właśnie, czego możemy się spodziewać po tym śniadaniu? To Pewnie, pytanie do Ciebie. ja powiem tak, ja powiem w ten sposób. Patrząc na to, jak ja patrzę na rolę wizjonera lub wizjonerki, bo bardzo Cię zaprosiłam do tego, żeby też dodać formę żeńską, bo myślę, że kobiety czasami się nie doceniają w roli wizjonerek, to pewnie więcej pytań niż odpowiedzi, tak sobie myślę, bo to jest taki kawałek, rola, która jest w sumie bardzo wymagająca, bo ona jest bardzo ważna na samym początku jakiejkolwiek zmiany czy gromadzenia osób wokół jakiejś idei z jednej strony, a z drugiej strony później pozostaje cały czas taką rolą strażniczą. Więc, czyli trzymającą ramę, wymaga osoba, która się jest obsadzona w tej roli albo która się obsadzi w tej roli, ma jednocześnie taką, na nią się patrzy, tak? W związku z tym jest modelowa i jest jakimś punktem odniesienia dla ludzi, wyznacza gwiazdę północną i w związku z tym też ludzie chcą, żeby ta osoba się zachowywała perfekcyjnie, więc to jest w jakiś sposób wymagające od tej osoby i od niej jest sporo oczekiwań. Teraz wszystko zależy, gdzie ta osoba jest w organizacji, bo znam takie osoby też w organizacji, które miały wizję, a które były, powiedziałabym, w tradycyjnej hierarchii dosyć nisko w całości. Organizacja, co prawda, z dosyć płaską strukturą. Jednocześnie ich wizja tego, co chcą, jak chcą wpływać na świat, bo to nie musi być, jaka jest ta organizacja, tylko ta wizja może być też takim przełożeniem, co ja chcę zrobić w tym świecie, powoduje, że ich oddziaływanie jest bardzo silne i znam taką osobę, która mimo właśnie takiego, powiedziałabym, startu nisko w hierarchii, niekoniecznie wspięła się w hierarchii, natomiast jej poziom oddziaływania na organizację, zaproszenia do tego, co ona oferowała, ludzi przyciągał i spowodował, że ta organizacja zaczęła trochę inaczej funkcjonować. Więc to są bardzo różne elementy, niekoniecznie łączące się z takim wpływem na poziomie hierarchii na organizację na samym początku na przykład. Super. Rozumiem, że jest case lub kilka case'ów, którymi mogłabyś się też podzielić i trochę też wesprzeć właśnie to spotkanie w piątek. Tak, czy mogę się podzielić moim doświadczeniem? Nie zawsze mogę się podzielić nazwami jako takimi firm, bo jeszcze są w trakcie i może niekoniecznie chcą jeszcze się dzielić tym, co się u nich dzieje. Myślę, że jeżeli będą gotowe, to będą się dzieliły. Na pewno do tego będziemy zapraszać bardzo mocno. Natomiast są też takie, które nie podeszły do tematu w ogóle, bo stwierdziły, że to nie jest ich. I to też jest bardzo ważne. Tak, żeby sobie określić w tym momencie, gdzie jesteśmy i zdać sobie sprawę, czy jesteśmy na to gotowi. Zarówno jako jedna rzecz to jest organizacja, bo często się mówi, okej, bo lider, no dobra, ja bym chciał, czy chciała, no ale czy ci ludzie są gotowi? No ale jest jeszcze pierwsze pytanie, czy ty sam lub sama jesteś na to gotowy lub gotowa? Bo to też jest takie pytanie. Tego się nie da oddelegować. Tak, dokładnie. Myślę, że to będzie szalenie interesująca rozmowa, analiza i też case study. Także szczerze mówiąc, ja się nie mogę doczekać, bo to jest temat, myślę, że szalenie niedoceniony, a bardzo ważny. Także już zapraszamy na śniadanie 8 lipca, a kto nie zdąży, to zawsze będzie można wrócić do nagrań, ale lepiej na streamie, bo można zadawać pytania na żywo. To zapraszamy. Zapraszamy.